tym, jak miłość także pojawiła się już jakiś czas temu, a teraz te scenariusze ciągle się zmieniają, ciągle ewoluują, no i jakby przychodzi do Was także mnóstwo nowych aktorów. Czy Ty w ogóle śledzisz te nowe wątki, które się pojawiają? Wiesz co, ja wiem o tym, że w moim wątku dzieje się tyle i tak intensywnie. Wraca między innymi Marcin Bosak, Weronika Rosati już jakiś czas temu wróciła, w związku z czym no to jest taka sytuacja, w której tak wiele się dzieje u mnie i ludzie tak bardzo przeżywają to, co się u mnie dzieje i piszą do mnie na Instagramie, że na przykład specjalnie obejrzeli powtórki, żeby zobaczyć scenę przywitania się po latach Madzi z Kamilem, że myślę sobie, że póki co jeszcze dajemy radę i dostarczamy tej rozrywki. Ale to jest w ogóle, tak sobie myślę, fantastyczna praca, bo tak naprawdę, gdy chcecie trochę odpocząć, możecie na przykład odejść z serialu, zakończyć swój wątek, a gdy poczujecie, że jednak Wam brakuje, to możecie wrócić. Nie w każdej pracy tak jest. Tak, i za to między innymi cenię sobie współpracę z produkcją, z panem Tadeuszem Lampką, ponieważ on na przestrzeni 18 lat, ja już nie mówię o niezliczonej ilości różnych losowych przypadków, które się wydarzyły, po prostu ma szacunek do innego życia i też szacunek do tego, że w tych życiach może się różnie układać i możemy mieć na przykład potrzebę, nie wiem, wyjechania do Stanów, tak jak było w moim przypadku, urodzenia dziecka, czy po prostu różnych innych takich życiowych sytuacji, które po prostu trzeba przeprowadzić. Więc ja myślę, że to, że bohaterowie się pojawiają i znikają, to jest wartość dodana w tym momencie tego serialu. Natomiast są oczywiście rozwiązania, że tak powiem, ostateczne, ale one w gruncie rzeczy rzadko kiedy są stosowane. Ale rozumiem, że na razie nie planujesz odpoczynku od M jak miłość. Za dużo się dzieje w Twoim wątku. Nie, nie, w moim wątku dzieje się tyle, że ja po prostu staram się i cieszy mnie to, że mam tyle emocji i tyle doznań i tyle doświadczeń.